W Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli nauczyciele tamtejszej placówki edukacyjnej wraz ze swoimi podopiecznymi. Tematem spotkania była wygrana lęborskiej szkoły w trzeciej edycji programu pod nazwą Fundusz Naturalnej Energii, organizowanego przez Gaz-System SA na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Spośród 5 rozdanych grantów, jeden o wysokości 10 tysięcy złotych został przekazany lęborskiej placówce. Musieliśmy napisać projekt. W którym między innymi należało uwzględnić to, w jaki sposób my, jako nauczycielki, będziemy wskazywały młodym ludziom, jak na terenie województwa pomorskiego pozyskiwana jest energia z naturalnych źródeł. Korzystamy przede wszystkim z energii elektrycznej, która powstaje z węgla, ale elektrociepłownia wiem, że korzysta z biomasy. Więc żeby uczniowie dowiedzieli się, co to jest biomasa i jak ją wykorzystywać, a energię wiatrową wykorzystywana, w zasadzie największa farma wiatrowa jest w Gniewinie. Na pewno szkoła w Gniewinie jest dużym bodźcem takim do naśladowania, ponieważ mają bardzo dużo solarów. Cały basen w Gniewinie jest ocieplany wodą za pomocą solarów, tak? Może nie cały, ale tam na pewno w dużej mierze pozyskują w ten sposób energię cieplną. Więc warto właśnie uczniom pokazać, jak można pozyskiwać energię wiatru, słońca, wody. Zadowolenia z wygranej nie kryli również uczniowie biorący udział w projekcie, dzięki któremu zdobędą nową wiedzę. Wziąłem udział w tej akcji, ponieważ jest bardzo ciekawa do zwiedzenia różnych tych miejsc. Jestem bardzo zaciekawiony ekologią, lubię po prostu dbać o nasze środowisko. Więc postanowiłem wziąć po prostu udział w takim projekcie, kiedy była możliwość po prostu. Zwycięski projekt uczniów lęborskiej szkoły nosi nazwę Nasza Planeta, Nasza Przyszłość. Jego celem jest głównie zaprezentowanie jak największej grupie odbiorców, w jaki sposób jest pozyskiwana energia na terenie województwa pomorskiego, zaciekawienie tematyką odnawialnych źródeł energii, bez których przyszłość nie istnieje. Poza tym rozpowszechnianie idei związanych z odnawialnymi źródłami energii poprzez stronę internetową, która zostanie stworzona na potrzeby projektu, ale i także pokazanie, że w sposób ciekawy można zaszczepiać wiedzą i pracą w grupie innych odbiorców. W tym celu zostanie nakręcony autorski film z przebiegu ich wypraw do Czarnówka, Łęczyc, Żarnowca, Gniewina i Gdańska, gdzie będą mieli okazję poznać funkcjonowanie i działanie elektrowni szczytowo-pompowej, elektrowni wiatrowej i elektrociepłowni. Opiekunkami projektu są Katarzyna Pączek, nauczycielka fizyki i matematyki oraz Marlena Pepłowska, nauczyciele przedmiotów zawodowych. Natomiast szkolni Safe Planeciarze to Kamila Brozdowska, Dominika Misiura, Szymon Dargacz, Patryk Bartelik, Arkadiusz Śmiechowski, Adrian Terefenko, Mateusz Regliński, Mateusz Michalski i Bartosz Pirycki.